Widzowie, właśnie przyszedłem sobie do mojej szkoły nowej na WF. I podobno na tym WF-ie będziemy sobie biegać. O, jest ptyś! Ptyś, ty już trenujesz? Cześć Wojtek, czekaj! Masakra, wiesz jak już długo biegam? To jest... Ile biegasz? Męczące. Ile biegasz? Trzecią godzinę! Stary, ile ty trenujesz? Ja nie mogę, to... trzeba biegać, trzeba! No to chodź, będziemy się ścigać w takim razie. Chodźmy, tutaj jest linia startu i zobaczymy w takim razie, kto jest szybszy. Nie no, jeżeli ty trenowałeś, to pewnie ja będę wolniejszy. O, lol, zaczynam! Klikam! Muszę klikać! Nie, się klika, faktycznie! Klikam, ale to nic nie daje, jestem mega wolny! Oni mnie przegonili! Ptyś, to by nic nie dało! Nie, ja się poddaję. Ja się poddaję i wiesz co zrobię? Ja zacznę biegać. Zacznę biegać i trenować! Ale patrzcie, to prawda, trzeba trenować. Dostaję na górze bieganko. Dostaję 34, 35, 36. Jak będę miał już 100, to startuję w wyścigu i zobaczymy wtedy, kto będzie lepszy. Okej, ptyś, dobiłem 120, więc mogę sobie na luzie teraz z tego zejść. I słuchaj, i teraz zobaczymy, czy wygramy z nimi. Nie, no musimy tym razem. Let's go. Mamy nowe produkty na Voyan Shop. Jest to bidon oraz śniadaniówka. Bidon posiada niesamowity wzór, ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność, która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem. Patrzcie na to. Klik i możecie już z niego korzystać. Dzięki temu ta przekozacka technologia pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości. A zamknięcie bidonu jest tak samo proste, jak jego otwarcie. Wystarczy tylko zrobić tak. Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia, nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik, czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na voyanshop.pl i sprawdźcie. Ostatni, nie? Więc ja już jestem słabiutki, szczerze, ale... Tyś, kibicuj mi! O, jest! Patrz! Prześcignę pierwszego ziomka! Prześcignę go, prześcigłem! Jest! Dobra, i teraz lecę po drugiego. Nie, zanim prześcignę drugiego, to miną lata świetlne, ponieważ słuchajcie... No cały czas tego ziomka tutaj próbuję wyścignąć. Okej, ale jest git. Nubek pokonany. I zaraz zobaczymy, co będzie na mecie, ponieważ zostało 40 sekund do dotarcia na metę. Oni już dotarli, ja już ją widzę i zaraz tam będę. Patrz, ten ziomal już został w tyle. Ten ziomal już na ciebie, no wiesz mordeczko, ty już tam nic nie będziesz tutaj mi przeszkadzał. Ja już przechodzę na sam koniec. I słuchajcie, zbliża się meta za 3, 2, 1, wow! Okej. Piąte miejsce, stary. Ja właśnie też mam piąte miejsce, tak samo udało mi się. Wow, ej, to ładnie. Ile miałeś czasu? Ja miałem 25 sekund. Ja miałem 27, kurczę. Ej, to słabiacko. Musimy jeszcze troszeczkę potrenować. Dostałem troszeczkę winów, więc sprawdźmy, co możemy za te winy kupić. O, tutaj za bieganko można kupować sobie jakieś rzeczy, więc całkiem fajnie. O, tutaj można kupować jakieś rzeczy, fajnie, więc wydaję 5 pieniążków i dostaję w zamian pokebola. O, cię kręcę. Ale ziomala dostałem jakiegoś, kupuję drugiego i kupię jeszcze trzeciego, bo właśnie na 3 mnie stać i w ten sposób będę miał pełny team. I sprawdźmy, jak z tym teamem będzie mi się biegało. Dostałem go i słuchaj, ile on daje? On daje 1,4 boosta, czyli będziemy szybciej chyba zdobywać, no właśnie, co będziemy zdobywać? Zobaczymy, ja też dostałem takiego ziomala. Ej, ty masz 3 takie ziomale. Zobacz, jak ja mam klapki. Ja mam japonki, stary, zobacz. Ej, tutaj ja myślę, sobie załóż. To jest pułapka na myszy, tak to wyglądało. Ale o dobra, co chodzi? Wow! Dawalamy szybko. Stary, dostaję plus 9 na sekundę teraz. Ej. I teraz wiesz, co mogę zrobić? Mam już 200. I że następny? Tak. A ja chciałem się z tobą ścigać, już nie mam szans z tobą teraz. Ej, stary, możemy się ścigać jak chcesz. Chodź, dawaj, ale prześcigniemy się. Ja dobra, wchodzę na niebieskie, dawaj. A ty? Dobra, ja na czerwone, dawaj. O dobra. Kurczę, się ścigamy. Ty, ścigamy się, Szybko, szybko, dogonię cię. Nie masz szans. Mamy, na pewno są szanse, Nie, muszę.
musisz się z tym pogodzić. Niestety zostałeś ale pokonany. Ale trenowałem przecież, ja 3 godziny biegałem na tej bieżni i cię nie mogę doścignąć jeszcze. Bo mordeczko, ja trenowałem 5 godzin wczoraj. Czyli powiedział, a taki jesteś, no dobra, taki. No dobra, no. Patrzcie, zbliża się meta i ej, w sumie mamy naprawdę dobry czas. Pamiętam, że ta osoba, która była wcześniej, miała chyba 14 sekund, a ja... O, jestem pierwszy! Siema. Masz sekund? 20! Ej, to jest nadal za mało. Słuchajcie, musimy jeszcze troszeczkę potrenować. Ej, ale patrzcie, mam 400 teraz prędkości, więc mogę equip kliknąć nowe japonki. Ty dostałeś 10 wygranych przed chwilą, widziałeś to? Ej, serio? To a co? Ja tylko jedną dostałem wygraną. No widzisz? Ej, ja za chwilę będę mógł zrobić rebirfa, bo wystarczy, że będę miał tylko 5 pucharków i już będę mógł go zrobić. A co daje rebirf? Okej, jakiś beginner, jakieś rzeczy, okej. Pewnie będziesz szybciej trenował, mi się zdaje. Tak, jakieś przyspieszenie ewidentnie daje. Ej, stary, ja już mam prawie 1000 speeda kolejnego. Ej, ja dopiero mam 200. Ej, lol. Dobra, to ty teraz jesteś na tej samej bieżni, co ja. Siemka, tyś. Tak, tak, a ty niedługo możesz pójść na niebieską bieżnię, czyli na twoją. I stary, mogę equipnąć sobie kolejnego zioma i znowu szybciej się... A nie, nie mogę pójść na kolejną bieżnię. Ja nie chcę nic mówić, ale zobacz, że żółta bieżnia jest najlepsza, a twoja niebieska jest trzecia najsłabsza, więc tutaj wiadomo, że żółty kolor wygrywa. Dobra, ptyś, teraz to ci pokażę, kto będzie najlepszy. Zaczynamy kolejny wyścig, 3, 2, 1, o! Wyścignąłem tego zioma, let's go! Jestem już teraz prawdopodobnie czwarty i patrzcie, zbliżam się, już widzę tamtego ziomka. Ej, ale ci inni są znacznie szybsi i muszę ich na pewno jeszcze dogonić. Na pewno będę ich jeszcze chciał rozwalić, ale będę mógł za chwilę zrobić sobie jakiegoś rebirfa. Słuchajcie, mam jakie miejsce? 4. To jeszcze nie podium, ale już jest wynik bardzo dobry. Ziom, ile ty masz, jakie ty masz miejsce? Ale ci poszło, ej, ty już skończyłeś wyścig? Skończyłem, w 10 sekund chyba w ogóle skończyłem. Ej, to mega szybko to zrobiłeś no. W takim razie, dobry jesteś. Ile ty masz speeda? Ty masz 1300, dobrze widzę? Tak, i słuchaj, wyposażyłem sobie kolejnego pecika, który ma mi pomagać i dzięki niemu będę szybciej biegał. To dawaj, 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 ja mam tyle samo co ty i dawaj lecimy, dawaj lecimy. Ej, dobra, chodź. Dobra, co, wyścig no, wspólny? Czekaj. No wyścig, tylko jeszcze muszę dobić jeszcze tylko 10. Dalej, samo. Dalej. Dawaj, dawaj. Chodź, chodź, masz chodź, dokładnie chodź. Tyle samo co ja, więc teraz powinieneś no, dobra, móc teraz mnie rozwalić. Dać radę. Kto wygra? 3, 2, 1. Ptyś, słuchaj, ale cię rozwaliłem. Ptyś. Niestety. Ej, ale już jest blisko. Ej, tak, różnica między nami jest mała, więc bardzo tak, dobrze ci ptyś idzie. Ale no niestety. To i tak wygrywa. Sekundy chyba lepiej miałeś. Ile dostałeś winów? Chyba 10, nie? 10, więc nie za dużo, ale słuchajcie, okay. Mamy tutaj jeszcze w sklepie coś takiego jak win boosta na 60 minut. A my go już mamy. Kupmy sobie lucky boosta na 30 minut i sprawdźmy, czy to nam faktycznie coś da. Czy my będziemy mieć lepsze peciki dzięki temu? O! I słuchaj, tutaj mamy jakieś pety za robuxy, więc ja sobie kupuję Baby Octopus za 400 robuxów. I co tam? I zobaczymy, co on będzie nam dawał. Ej, a może kupisz sobie specjalne jajko za robuxy, bo też można kupić. Tak? No dobra, to sprawdzam w takim razie. 350 robuxów. O, lol, widzę, faktycznie. A ile daje najlepsze? Nie wiem. 1200 boost? Dobra, kupuję 5 jajek. I co? Unboxing, jak myślisz, trafię tego najrzadszego? Myślę, że nie. Myślę, że trafisz same najgorsze. Ej! Czemu to mówiłeś? Trafiłem same najgorsze! To jest niemożliwe! Ja sobie kupię jedno jajko i będę miał jednego najlepszego. Ej, ale mogę skraftować jednego peta w big. I dzięki temu ten big daje... Ojoj, daje dużo. Dostałem rzadkiego za robuxy. Serio? Kupiłeś i dostałeś? Ty mi wykrakałeś tego złego, nie. Patrz, jakiego mam, Jakiego? Wyjdę. Zobacz, ten co lata. O, lol, jaki ładny ty. Czekaj, tu jest tamten, a, zielony. Ej, what? Ty masz 20 tysięcy prędkości. Skąd ja mam 20 tysięcy?
Ej! Po prostu jak lecę, Łódź się kręcę, ale biegamy! What? Nie mogę, dobra, schodzę i idę na największą bieżnię, najtrudniejszą. Ja ej! 400 tysięcy mam! Jak ty to zrobiłeś tak dużo? No to teraz patrz na to, bo planuję rozwalić kompletnie system teraz w tym wyścigu. Uwaga, widzowie, startujemy i sprawdzamy, czy tym razem uda mi się wygrać. O! Dobra, będę miał pierwsze miejsce! Nie wierzę, że mi się to udało. Stary, 3000 dostałem pucharków. Wow! A ja mam coś lepszego. Co ty masz? Co ty, stary, masz? Mojego tytana. Ale masz tytana śmiesznego pecika. No, lol. Mega jest. Dobra. W ogóle? Wiesz, że jak ja jeszcze wezmę jeden raz udział w wyścigu, to przedostaję się do kolejnego świata. Naprawdę. Naprawdę? Tak, za chwilkę będę w kolejnym świecie i stary, opa! Pierwsze miejsce znowu. Dobra. Ja zaraz będę, ja do ciebie lecę, ja też muszę te wygrane zrobić w takim razie. Kup sobie może podwójne wygrane, dzięki temu będziesz znacznie szybciej się rozwijał. Elo! Ja przez sekundę robię wyścig. Jestem w drugim świecie, ptyś. I słuchaj, no, mamy tutaj bieżnię, która jest za wymagane 2 miliony speeda. Jak szybko dobiję te 2 miliony? No, idziemy całkiem szybko, bo mam już prawie milion, ale to nadal za wolno. Ty, tutaj mamy jakiś event, tutaj mamy jakiś trails. O, cię kręcę, ja mogę kupić trails? Oj, ty masz już milion prędkości ponad, widzisz to? O, lol, dobra, tak, tak. I wiesz, co ja teraz mogę zrobić? O, kupuję sobie yellow trail i będę plus 20% mieć speeda. O, i mam 2 miliony, więc mogę już trenować na tej szybko, trudniejszej. Nie? Wow, bardzo szybko, stary. A ciekawe, do czego jest energia. Wiesz, do czego jest energia? Bo ja mam zero energii na przykład. Też mam zero. Widzowie, energia jest po prawej stronie. Ej, faktycznie ja muszę rebirfy robić. Nie zauważyłem. Dobra, robię rebirfy. Ile tych rebirfów? Ojejku, zrobiłem ich całkiem sporo. Dobra, próbujemy teraz trenować. O, cię kręcę. Dobra, okay, 98 tysięcy. Cztery, a ja mam, słuchajcie, tutaj pokazuję 7, więc troszkę lepiej od Ptysia. Dobra, tylko trochę. To wiesz co, Ptyś, kupuję sobie kolejnego peta za Robuxy, tym razem za 700 Robuxów i jest to pet, który daje mnożnik razy 1000. Lol, yes, skibidi-bidi-dab, oh my god, ale kozacki. I tutaj niestety jest pecik za 10 tysięcy, ale jest wyprzedany, tak to bym go kupił, widzowie, więc może subskrybujcie kanał, bo może go kupię w kolejnym odcinku. Okej! Okay! Kupiłem tego zioma, który jest tak bardzo silny. I słuchajcie, moglibyśmy teraz... Łódź się kręcę, mam 5 milionów speeda. Ty, ja lecę się ścigać. Naprawdę. No, lecz, zdobywaj wygrane, ja zaraz będę szedł do twojego świata. Tylko muszę trochę prędkości zdobyć. Wow! Z jakimiś kaktusami walczę. Co? Ja naprawdę jestem tak wolny? Nie wierzę, oni mnie pokonali w sekundę, stary. Mam 5 milionów speeda, a oni mnie w sekundę pokonali. Ej, kiedy będziesz w moim świecie, stary? Za 3 sekundy. Dobra, to ktoś za chwilę będzie nas odwiedzał i zobaczymy wtedy, kto będzie szybszy. A my, patrz, dobiegliśmy na przedostatnim miejscu. Co to ma być? Ale bambik z ciebie, jak przedostatnie miejsce, co ty mówisz? Ej, dobra, ptyś, zobaczymy, które ty będziesz miał. Ej, ja tutaj mam buty, które są mega jakby silne. Lol, equip klikam. Czekaj, equip. I teraz będę przecież giga szybszy. Zapomniałem o tych butach, dobra. I uwaga, o, ja nie mogę, dostaję 500 tysięcy na raz. Więc zaraz będę miał 11 milionów, od razu więcej niż wtedy startowaliśmy. I uwaga, teraz lecimy na kolejną bieżnię. Mamy kolejną bieżnię. Ej, tutaj jest bieżnia VIP, stary. Ej, to ty jesteś VIP-em przecież, no to musisz mieć bieżnię VIP, nie? Ale ta bieżnia VIP nie jest lepsza od tych bieżni, które są tutaj obok, więc ja nie wiem, czy jest warto kupować tą bieżnię VIP. Nie, to nie warto, nie, to bez sensu wtedy. Dobra, ale ja mogę kupić sobie na przykład, o, to już mam. VIP, dobra, ale i tak kupię VIP-a. Widzowie, co mi szkodzi? Hello, mamy VIP-a. Dobra, to idę do ciebie, już mam chyba zebrane. Tyś, mam, ja na ciebie tutaj tak długo czekam, a ty mnie tutaj nie odwiedzasz. O, siemka, ptyś. Hejka, co ty tam to robisz? Biegam. Ej, tutaj jest jakaś golden machine, można zmieniać swoje pety w golden. Tak, tutaj się enchantuje chyba, nie? Te peciki, jak masz. Chyba mi nie wyszło za bardzo, chyba nie skraftowałem. Ej, questa tutaj można zrobić, ale no ten quest jest mega słaby. Dobra, zaczynam kolejny wyścig i sprawdźmy, czy teraz coś się zmieni. Mam 30 milionów speeda. Jest lepiej, wyprzedzam już tego dinozaura tutaj.
I czy dogonię strusia? Czy dogonię strusia, pędzi wiatr? Struś, pędzi wiatr! Nie! Struś, pędzi wiatr, nie! Rozwalił. Tak, no niestety, no, ale to, patrz. Ale nie masz szans ze strusiem przecież. Ja nie mam szans, co ty powiedziałeś? Ja nie mam szans. Nie masz szans, no struś to jest struś. Nie, zobaczysz stary, dogonię go bezproblemowo. Ale sprawdźmy na samym początku, jakie jajca wypadają nam z tego. Czy to są jakieś mocniejsze pety od tych, które już mamy? Okej, przekonajmy się, uwaga. Wow, rzadkiego dostałem, jakiegoś super pokebola. Equip best, ile on daje? Razy 16. To jest lamus. To ja idę w takim razie, wiecie co zrobić? Bardziej się opłaca kupić rebirfę. O właśnie, tak? I teraz pójść kupię trenować. Elo. 11. Ojo, 780 koła. No nie no, wolno mi to leci coś. Jakoś wolno, ptyś. Co ja mam tutaj zrobić? Ale że od razu słabiak. Tyś, 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 dobijam 100 milionów. O, ja odbiór 12 mam. Ale mordeczko. Mam za to żółty tutaj taki, zobacz, dymek. Ej, faktycznie, a ja też mam żółty. Ogon to jest taki, no. Dobra, czy ja mogę coś sobie tutaj kupić? O, mogę najszybsze equip, dobra. I czy to mi coś daje więcej? To mi daje 1,4 miliona na sekundę, więc całkiem dużo. No. Mega dużo, no. Ale teraz muszę przetestować to w boju, więc chodźmy. Ej, a czekaj, co to dawaj, jest? Biegaj. Ja tutaj coś mogę z tym robić? Nie, to nic nie daje. Dobra, ostatni wyścig. Sprawdźmy w takim razie, czy te całe trenowanie nie poszło na marne. Uwaga, czy pokonam strusia? Czy pokonam strusia? Struś, pędzi wiatr, pokonany! Jest! Stary, struś nie miał ze mną jakichkolwiek szans. Został rozwalony. Ty widziałeś, że tutaj masz jajka za 3 miliony wygranych? Ja... Co? Co? Dobra, a ja mam 1 milion wygranych. Sprawdzę no to w takim razie. Po schodach musisz wejść, po schodach wejdź. Idę po schodach i słuchaj, sprawdźmy. O, tutaj za 800 tysięcy no. Kupuję. Czy to będzie jakiś mocny pecik, czy jakiś słabiacki? Epicki dostałem! 31% szans. Dobra, on ma prędkości 41? Mało. Ej. Ale i tak więcej niż myślałem. Więc i tak bardzo dobrze, słuchajcie. Napiszcie, czy chcecie kolejny odcinek z tej gry. A to by było na tyle, ptyś, pa pa. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to już się kończy. To już nic nie ma, kliknij, kliknij, kliknij.